Rozmowa dnia. Zgodnie z zapowiedzią w naszym studiu profesor Leszek Balcerowicz. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry państwu. Wczoraj Donald Tusk podał się do dymisji. 7 lat na fotelu prezesa Rady Ministrów. To szmat czasu, przyzna pan, jako polityk. Czy próbował pan po tej informacji, kiedy w świat poszło, że Donald Tusk został szefem Rady Europejskiej, wziąć może kartkę, podzielić ją na pół, tutaj plus, tutaj minus i taki bilans rządów Donalda Tuska sobie zrobić? No, tworzyły się w trakcie, bo to nie jest tak, że tylko na koniec. Ja się wypowiadałem i starałem się popierać te kwestie, te posunięcia, które, jak sądziłem, wspierają to, co jest w Polsce najważniejsze dla ludzi, wzrost gospodarczy, i przeciwstawiałem się tym posunięciom, które były złe. Do tych pozytywnych zaliczałbym wydłużenie wieku emerytalnego. To się robi albo w kryzysie jak w Grecji, albo żeby uniknąć kryzysu jak w Niemczech. I to, że główne partie opozycyjne zapowiadają odkręcenie tego, to trzeba powiedzieć, że one odkręcają, one zapowiadają de facto pogłębienie kryzysu finansów publicznych. To jest bardzo złe. Wypowiadałem się zdecydowanie, podobnie jak wielu ekonomistów i prawników, przeciwko faktycznej, daleko posuniętej likwidacji drugiego filaru emerytalnego, to znaczy przejęcie oszczędności emerytalnych ludzi. No i Polska tutaj stanęła niestety w niechlubnym szeregu obok Orbana na Węgrzech, czyli popierałem deregulację. Zresztą cieszę się, że tu i PiS przynajmniej werbalnie to popiera. Przeciwstawiałem się zwiększaniu upolitycznienia gospodarki poprzez rozszerzanie własności państwowej. To jest ogromne cofnięcie. Więc obraz z punktu widzenia perspektyw rozwoju gospodarki jest mieszany. To, co mamy w tej chwili, po paru latach, trzeba pamiętać, że między wprowadzaniem w życie określonych posunięć, a ich skutkami upływa w gospodarce sporo czasu. I nie zawsze jest tak, jak wielu widzę publicystów sądzi, że wszystko, co działo się za określonego rządu, jest albo winą, albo zasługą tego rządu. Przed nami jest perspektywa trwałego spowolnienia gospodarki i oczywiście to nie jest wywołane tylko ostatnimi 7 latami. Są takie czynniki, które są obiektywne, na przykład starzenie się polskiego społeczeństwa, ale można było bardziej i trzeba bardziej sprzeciwstawiać się skutkom tego. To znaczy można wprowadzać w życie takie ruchy albo eliminować złe rozwiązanie, żeby więcej ludzi mogło i chciało w Polsce pracować. A owe wydarzenia, które miały miejsce w roku 2009 i 2012, czyli uniknięcie recesji tak na dobrą sprawę, to jest zasługa w tym pierwszym przypadku 2009 roku tych, którzy byli przed Donaldem Tuskiem, czy to już wówczas urzędującego premiera? Powiem na to pośrednio, ale wyraźnie. Otóż jakie kraje uniknęły recesji albo miały ją bardzo płytką? Takie kraje, które nie miały poprzedniego boomu, czyli nadmiernego wzrostu kredytów. I w Polsce na szczęście nie doszło do rozwinięcia się boomu, a w związku z tym nie było załamania. I to był najważniejszy czynnik, który odróżniał Polska od wielu innych krajów, ale taki czynnik wystąpił również w Szwecji. Szwecja, choć od nas jest znacznie bogatsza, rozwija się niewiele wolniej. Szwajcaria, która jest od nas znacznie bogatsza, w latach kryzysu radziła się zupełnie nieźle. A kto radził sobie źle? No te kraje, które zwiększały wydatki finansowane kredytem albo w budżecie, jak Grecja, czyli kredyt i kumulujący się dług, albo wydatki, kredyty mieszkaniowe. Tam wystąpiła największa zapaść. Grecja jest jednym przypadkiem, Hiszpania, Irlandia jest przykładem boomu kredytowego, który doprowadził do załamania. Ale czy po tym 7-leciu jest pan raczej, nie, trudno znaleźć właściwe słowo, rozczarowany czy zadowolony z faktu, że państwem kierował premier Donald Tusk? No, pod wieloma względami zaskoczył mnie nieprzyjemnie. Ja się nigdy nie spodziewałem, że on osobiście i cała partia, którą kierował, może posunąć się do czegoś takiego, co kiedyś proponowała tylko pani Fedak z PSL-u i co było słusznie traktowane jako absurd. A to nagle w 2010 roku, na jesieni, z dnia na dzień nastąpiło przestawienie wajchy i oto cała partia ruszyła w przeciwnym kierunku. To był fatalny ruch nie tylko z punktu widzenia systemu emerytalnego, gospodarki. To był fatalny błąd polityczny. Dlaczego? Dlatego, że to uderzyło w tych najwierniejszych,
wyborców PO, to znaczy tych, którzy głosowali na nią, bo wierzyli w jej pierwotny program i dlatego nie głosowali na PiS. Nie odpycha się swoich najwierniejszych, ideowych wyborców. I nie zaklajstruje się tego jakąkolwiek zręczną wirtuazerią w mediach. I myślę, że skutki tego widać w ostatnich wyborach uzupełniających, czyli miażdżąco niska frekwencja. To jest bardzo niepokojące. Ale to, że PO tak miażdżąco przegrała, sygnalizuje, że ona ma bardzo niską zdolność mobilizacji swoich wyborców. A mobilizacja opiera się na zaufaniu. I jeżeli PO chciałaby uniknąć klęski po tym bąblu politycznym, jaki jest związany z przejściem Donalda Tuska do Brukseli, to ci, którzy będą PO kierować, muszą uznać, że jest wielki problem. Jak odzyskać zaufanie tych, którzy na PO kiedyś głosowali, bo wierzyli w jej zasadnicze punkty programu. Nie ma moim zdaniem ważniejszego zadania. I przy czym ja przecież nie jestem zwolennikiem wygranej PiSu, ale właśnie dlatego o tym mówię, że rysuje się bardzo niebezpieczny scenariusz. No więc właśnie, jak pan sądzi, panie profesorze, jak ten najbliższy rok, no bo to nieco ponad rok do wyborów przyszłorocznych parlamentarnych mamy, jak ten najbliższy rok będzie wyglądał w wykonaniu nowego premiera? Tego nie no wiem, bo nie znam osobiście pani Kowal. Życzyłbym jej bardzo, aby nie tylko dla własnego interesu, ale dla szerszego dobra zrozumiała, co tu jest wielkim problemem. Odzyskanie zaufania ze strony tych, którzy zostali odepchnięci przez tego rodzaju posunięcia, jakie PO robiła. Oczywiście zniszczenie drugiego filaru to było największe, ale nie jedyne, bo mieliśmy inne posunięcie. W gruncie rzeczy to tak nie bardzo było wiadomo, czy partia, która głosiła zasady wolności gospodarczej w ramach prawa, jeszcze nadal to wierzy, czy nie. A posunięcia, które robiła, raczej kwestionowały. Mieliśmy taki rozdźwięk między czasami retoryką, która też była mieszana, a posunięciami gospodarczymi. Moim zdaniem nie ma nic gorszego dla partii politycznej, jeżeli podważa do siebie zaufanie ze strony najwierniejszego ideowego elektoratu. Partia polityczna może rozszerzać poparcie na inne kręgi, ale nie pozbawiając się poparcia ze strony tych, którzy na jej początkowo zawierzyli. Czy będzie nowy minister finansów, jak pan sądzi? Tego nie wiem, ale ważniejsze jest od tego, to czy przedstawiona została prawdziwa diagnoza tego, co trzeba zrobić w finansach publicznych. Dla mnie było rażące, podobnie jak dla wielu osób, że w sytuacji, w której finanse naszego państwa nie są naprawione, ponadto, kiedy to ze względów zewnętrznych, przecież widać gołym okiem, co Rosja robi na Ukrainie, trzeba się zastanawiać, czy nie należy w odpowiednim tempie więcej wydawać na naszą obronność, nagle zwiększa się parę miliardów wydatki socjalne. I te wydatki socjalne dla każdego poszczególnego emeryta one niewiele znaczą. Człowiek, ale jak myśli się te zapowiedzi premiera Donalda Tuska, ale jak się podsumuje, to są miliardy złotych, które chyba w tej sytuacji powinny mieć inne przeznaczenie. No tak, nie ma żadnej perspektywy, to zresztą dotyczy każdej partii politycznej, każdej głównej partii politycznej. Ludziom nieuczciwie się nie przedstawia, co będzie z rozwojem gospodarki. A ja, podobnie jak wiele osób, ostrzegam, że grozi nam trwałe spowolnienie gospodarki, jeżeli na czas nie wprowadzi się odpowiednich reform, dzięki którym uczciwa praca i przedsiębiorczość w Polsce będą się bardziej opłacać. No tak, ale pan mówił o czymś, co się może wydarzyć w pewnej perspektywie. Natomiast no wybory to mamy już za chwilę, samorządowe w listopadzie, czy nie mam oczekiwać parlamentarne w przyszłym roku. Więc ale czy mamy tak się godzić z tym, że wszyscy politycy są krótkowzroczni, że ukrywają przed nami prawdę, że nie mówią, jakie problemy są na horyzoncie, potem, żeby namówić jak najwięcej ludzi do rozwiązań, które by usunęły te problemy, to chyba nie jest właściwy standard dla polityków. Ja rozumiem, że jest wielu takich, ale jeżeli są sami krótkowzroczni, jeżeli takich tylko będziemy tolerować, to będziemy się zderzać z problemami, które nie będą na czas rozwiązywane. A tak, ale to pan powiedział, że żaden z obecnych polskich polityków nie pokazuje Polakom perspektywy. No, do tej pory się nie spotkałem z takim i dlatego o tym mówię, bo przecież w demokracji to nie tylko mamy wolne wybory, ale mamy wolne społeczeństwo. I ja bym naprawdę sobie życzył, żeby wśród młodszych ludzi znalazła się ideowa i sprawna grupa, która powiedziałaby dość i wzięłaby się za naprawę polskiej polityki. I chętnie takich ludzi bym poparł, choć nie mam planu, żeby wracać do polityki.
A czy w polityce trzeba się bić? W tym sensie, że o trudne rzeczy, czyli reformy, trzeba się starać i czasami trzeba się zetrzeć z grupami nacisku. Znaczy nigdy w żadnym kraju nie było tak, że wszyscy się zgadzali, choćby oczywiste dla ekspertów, że bez określonych reform będzie coraz gorzej albo będzie coraz katastrofa. Pani Thatcher słusznie uchodzi za wybitnego premiera Wielkiej Brytanii. Ona zaczęła wprowadzać radykalne reformy, które jednakże były daleko mniejsze niż nasze, żeby powiedzieć. Jest powszechnie szanowana. Mhm. Ale proszę pana, jeżeli się jest w Wielkiej Brytanii, to widzi się, ile ludzi ją nadal niemal nienawidzi. A poza polityką też trzeba się bić? No generalnie jest tak, że ważne rzeczy nie spadają jak manna z nieba. Rozumiem i bardzo dziękuję, że pan nawiązuje do tytułu mojej książki, która akurat dzisiaj się ukazuje. Jej tytuł jest Trzeba się bić. Ona opowiada trochę o moim dzieciństwie i tam rzeczywiście lubiłem się bić, żeby wygrywać. No ale jak znalazłem się w sferze publicznej, to te boje były niedosłowne, ale to były starcia czasami, jeżeli chodzi o reformy. Batalia o podatki, przedtem batalia o to, żeby w Polsce usunąć galopującą inflację. Każda prawie rzecz, również demokracji, wymaga zaangażowania się i narażania się na krytykę. A tak w polityce już na koniec, w sprawie tego bicia się, to przy okazji tak zwanych rekordów bokserskich, czyli kariery pięściarzy, zawsze jest podawane, ile walk wygrał, ile przegrał. No i jeśli się zdarzyły remisy, to ile zremisował w pana politycznym życiu? No i najbardziej żałuję, że nie udało mi się, a bardzo do tego dążyłem, doprowadzić do liberalizacji kodeksu pracy w czasach, w latach 97-2000, bo wtedy narastał wyż demograficzny. Co druga osoba opuszczająca szkoły w Europie przepadała na Polskę. I było jasne, że albo wyż demograficzny przekształci się w przyrost bezrobocia, albo w przyrost zatrudnienia. Do tego potrzebne były reformy. Akurat te reformy zostały zablokowane i nastąpił przyrost bezrobocia. A to pokazuje, że trzeba większej siły, czy dużej siły, żeby przeważyć nad tendencjami antyreformatorskimi w polityce. Dziękujemy panie profesorze za spotkanie bardzo i za rozmowę. Profesor Leszek Balcerowicz był gościem Sygnału Dnia. To jeszcze panie profesorze, ja wiem, że większość można znaleźć w tej książce, ale to może pan wyjaśni słuchaczom, w jakim celu szedł pan z kuzynem 60 kilometrów. To jedna z rzeczy, o której piszę, tam jest wiele, myślę, interesujących rzeczy. No akurat ja urodziłem się 60 kilometrów piechotą. Z Włocławka do Torunia to jest 60 kilometrów. No sobie, to było parę dobrych, 20-30 lat temu. A poszliśmy, bo to jest piękna trasa. Nie doszliśmy do końca, bo po drodze w miejscowości Nieszawa nad Wisłą okazało się, że jest ogromny obóz wojsk radzieckich. No ja chciałem przejść przez ten obóz. Mój kuzyn odradzał. Jego ojciec był w więzieniu za to, że był w AK. No więc obeszliśmy wiele kilometrów i w sumie przeszliśmy te 60 kilometrów, ale nie dotarliśmy całkiem do Torunia, więc obiecujemy sobie, że powtórzymy tę trasę. No to proszę nam opowiedzieć w takim razie, jeśli ten wyczyn się uda. Dziękujemy jeszcze raz za spotkanie. Dziękuję bardzo.